Aneta Pierścińska, zapraszam na piątkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Laureatami nagród prezydenckich w dziedzinie kultury w tym roku zostali Tadeusz Szypowski i Jakub Kitowski. Nagrody odebrali z rąk prezydenta na gali inaugurującej Rok Kulturalny w naszym mieście. To jest celowe połączenie wiedzy, doświadczenia, werwy, energii, młodzieńczości. W naszym mieście jest bardzo wielu artystów, którym takie nagrody się należą. W tym roku inauguracja w innej formule, tak jak Państwo widzieliście. Jestem przekonany, że w przyszłym roku tych nagród będzie więcej. Zasługuje Ostrowiec na to, abyśmy mieli się czym poszczycić i kim poszczycić. Stąd wielu młodych ludzi, którzy stawia swoje pierwsze kroki potokiem zacnych, godnych mistrzów. I ci mistrzowie szlifują te nasze diamenty po to, żeby kiedyś mogły świecić na wielu scenach artystycznych naszego województwa, kraju, ale i nie tylko. Nie zapominajmy, Włodek Pawlik też pierwsze kroki stawiał tutaj na scenie kina Etiuda. Tadeusz Szypowski w sierpniu skończył 80 lat. Jest malarzem poruszającym się między realizmem i abstrakcją, twórcą rysunków podejmujących klasyczne tematy aktu i portretu. Ukończył warszawskie Liceum Technik Teatralnych ze specjalnością scenografa, a od 1957 roku pracował jako technolog w ostrowieckiej Hucie. Był jednym z członków słynnej Grupy 10, skupiającej miejscowych artystów. Jestem właściwie to bardzo zadowolony, bo mi bardzo przyjemnie było z drugiej strony, bo niestety, ale to jest taka prestiżowa nagroda prezydenta miasta, taka największa tu w mieście w ogóle. A po drugie to, wie pani, to mobilizuje do dalszej pracy, bo widzę, że człowiek to, co robi, to jest komuś potrzebne, no. I to jest najważniejsze, no. Bo w malarstwie to tak jest, że właściwie, jeżeli nikomu jest niepotrzebne, co się robi, to straszna rzecz jest. No. Wystawy wystawami, ale też takie publiczne podziękowanie za ten wysiłek, za te wystawy, za te obrazy, to też jest ważne. Bardzo ważne. No. Ważniejsze nawet jak zapłata za te niektóre obrazy i tak dalej, pieniężna. No to jest, nie da się na to określić. To jest w ogóle bardzo przyjemna sprawa. Panie Tadeuszu, w tym roku nas to nie spotkało. Mówiąc tak notabene, to ja nie lubię takich rzeczy, uroczystości różnych i tak dalej. Mam taki charakter, nie lubię takich rzeczy, no ale z drugiej strony to jest przyjemnie. No. Jakub Kitowski jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu i drugiego stopnia w Kielcach. Kontynuuje edukację na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Edwarda Wolanina. Jest już laureatem nagród i wyróżnień w konkursach pianistycznych w kraju i za granicą. Jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem to wyróżnienie, że pomimo iż edukację w PSM pierwszego stopnia tutaj w Ostrowcu zakończyłem wiele lat temu, wciąż śledzi się moją karierę artystyczną, cały czas ktoś mnie wspiera. Zarówno dyrekcja szkoły muzycznej, jak i moja pierwsza nauczycielka, która rozpoczęła moją przygodę z muzyką i jestem za to bardzo wdzięczny. Powiedz coś o swojej karierze, na którym roku w tej chwili jesteś, jakie już do tej pory masz osiągnięcia? Obecnie jestem na roku dyplomowym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie przygotowuję nowy program, ponieważ muszę przygotować około 2,5 godziny programu na dyplom, który się odbywa w dwóch częściach. Jeśli chodzi o konkursy, to na swoim koncie mam parę konkursów ogólnopolskich. To jest konkurs imienia Maszkowskiego w Kielcach, konkurs kameralistyki fortepianowej w Toruniu, wyróżnienie na konkursie w Koninie. Jeśli chodzi o konkursy międzynarodowe, dostałem nagrodę, pierwszą nagrodę na konkursie imienia Henryka Neuhausa w Kirowogradzie na Ukrainie. Dostałem również Grand Prix tego konkursu. W zeszłym roku kalendarzowym przywiozłem trzecią nagrodę z konkursu w Rzymie, gdzie pierwszego i drugiego miejsca nie przyznano. Myślę, że to był dosyć duży sukces. No i w tym roku również będę próbował swoich sił na kolejnych konkursach. Mam nadzieję, że się powiedzie. W Urzędzie Miasta odbyło się wręczenie nagród przyznawanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nagrody Pro Publico Bono przyznawane są za działalność na rzecz rozwoju rynku pracy.
Tym razem nagrody przyznane przez ministra pracy otrzymali były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jerzy Stupnicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisław Fiolik, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Magdalena Salwerowicz, prezes Fundacji Pomocna Dłoń Łukasz Dybiec oraz dr Małgorzata Kryza-Kowal. Podziękować panu prezydentowi, panu wojewodzie za pamięć i docenienie służb zatrudnienia. To nie ja jeden tworzyłem tutaj klimat, atmosferę i możliwość współpracy z instytucjami powiatowymi, miejskimi, przede wszystkim z Urzędem Miasta. Patrząc na moich miłych współuczestników tej miłej uroczystości, szczególnie panią Magdę Salwerowicz, pana Łukasza Dybca i pana Stasia Fiolika, z którym żeśmy chyba około 20 lat wspólnie przepracowali, rośnie mi serce, że pewne pokolenie odchodzi, następne pokolenie przejmuje ciężar pracy na bardzo trudnej niwie. I przede wszystkim jestem usatysfakcjonowany, panie prezydencie, tym, że służby zatrudnienia zostały postrzeżone jako te, które mimo takiego, a nie innego klimatu coś dobrego dla tego miasta i powiatu, a tym samym dla kraju zrobiły. Dziękuję bardzo. Nagrody wręczał m.in. wicewojewoda Paweł Olszak oraz prezydent Jarosław Górczyński. Dyplomy przyznawane przez ministra pracy i polityki społecznej, dyplomy resortowe, dyplomy związane z pracą na rzecz społeczeństwa, z pracą na rzecz rynku zatrudnienia. Stąd, tak jak państwo widzieliście, w dwóch kategoriach, kategoria rynku pracy i kategoria pracy polityki społecznej. Ostrowiec jest bardzo aktywny na tym obszarze. Jesteśmy liderem w wielu obszarach. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wsparcie osób starszych, seniorów. To są konkrety, program Senior Vigor, CIS, Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego. To wszystko w Ostrowcu się dzieje, działo się wcześniej, stąd też ja składam podziękowanie również swoim poprzednikom, że podejmowali w tych obszarach trafne decyzje i że takie instytucje w naszym mieście są. Podziękowania tutaj, tak jak powiedziałem, dla dyrektora, wieloletniego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, który współpracował przez wiele, wiele lat ze służbami miejskimi i z innymi gminami. I mogę powiedzieć, że pewna grupa społeczna dzięki współpracy Urzędu Pracy i Zakładu Usług Miejskich znajdowała zatrudnienie, znajdowała wsparcie. I to jest ta grupa, której nie bardzo ktoś inny chciał zagospodarować. To są osoby często po 55 roku życia. I dla nich taką jedyną nadzieją to był właśnie Zakład Usług Miejskich i współpraca z Urzędem Pracy. Jak sama nazwa wskazuje, dla dobra wspólnego, a więc trzeba poza stanowiskiem, poza wykonywanym zawodem jeszcze mieć to coś. Coś, czego się nie można mierzyć jakąś wartością pieniężną. Ja powiem tak, lekarzy jest wielu, ale doktor Małgosia jest tylko jedna. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki uruchomiła punkt przyjęć kasowych. Istnieje możliwość dokonywania płacenia rachunków nie tylko za mieszkanie, ale również za prąd, gaz, telefon i telewizję. Od kilku dni, można tak powiedzieć, został uruchomiony punkt opłat w kasie spółdzielni. Jest to nasza inicjatywa, spółdzielnia firmuje ten punkt. Opłaty są robione za pomocą pracowników spółdzielni, kasy spółdzielni i mamy na to zgodę KNF-u, którą zresztą jest ogólnie dostępna. Czyli jakie korzyści są dla osób płacących? Korzyści są przede wszystkim takie, że jest to tanie. Spółdzielnia, ponieważ no jak państwo wiecie, nie może na tym zarabiać, skalkulowała sobie koszty. Koszty opłaty jest na poziomie 99 groszy. Jest to na pewno najmniej w tej chwili. I ponieważ, tak jak do tej pory, mieszkanie jest płacone za darmo, to znaczy nie pobieramy za to dodatkowych opłat. Opłaty są tylko za wpłaty zewnętrzne, typu prąd, gaz, telewizja, telefon, o, tego typu. A ponieważ bardzo dużo ludzi, naszych mieszkańców, robi opłaty czynszu w kasie, więc postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i dlatego stąd ten punkt. Czy mieszkańcy i inne osoby, które wpłacają, mają gwarancję, że te pieniądze nie znikną? Nie. Ponieważ my firmujemy to z sobą, jako spółdzielnia sobą firmuje. Mamy podpisane umowy z mBankiem, założone konto w banku i spółdzielnia sama dokonuje przelewów. Ważne szczegóły jest to, że jak terminuje przelewu, że te pieniądze nie od razu trafiają do odbiorców, tylko jest pewien czas, więc trzeba o tym pamiętać. Tak, my
przez cały dzień zbierane są w przelewy, wpłaty. Jest na drugi dzień robiona paczka. Przelewane są wszystko jedną paczką do banku i tego samego dnia paczka zostaje rozdysponowana na konta odbiorców. Czyli mieszkańcy, którzy mają termin płatności na 15, muszą dokonać tego przynajmniej 13. Dobrze by było. Chyba, że data wpływu się liczy. Data wpłaty. Powiedzmy jeszcze, o których godzinach jeszcze kasy spędzą? W tej chwili do końca listopada kasy funkcjonują tak, jak funkcjonowały do tej pory. Natomiast od grudnia planujemy to zmienić, przedłużyć czas pracy kas. Wpłaty będą przyjmowane prawdopodobnie od 7.30 do 16.30 codziennie. W hali sportowej KSZO odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w taekwondo olimpijskim. Startowało w nich ponad 150 zawodników, w tym liczna grupa naszych wychowanków. W międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w taekwondo olimpijskim wystartowało 112 zawodników i zawodniczek z 15 klubów z województw świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Organizatorem zawodów była Świętokrzyska Federacja Sportu i ostrowieckie kluby taekwondo. Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego zgłosiło do udziału 10-osobową reprezentację. Czworo naszych reprezentantów doszło w walkach do finału. Zawodnicy spisali się na medal i dzięki ich rewelacyjnej postawie Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego uplasowało się na 4. miejscu w klasyfikacji drużynowej. Wszyscy nasi reprezentanci stoczyli po kilka walk na wysokim sportowym poziomie, co dało 4 srebrne i 1 brązowy medal. W konkurencji sprawnościowej złożonej z próby kopnięcia na czas i kopnięcia z wyskoku zdobyli 2 srebrne i 1 brązowy medal oraz punktowane 4 piąte i 1 szóste miejsce. Wyniki zawodników z Ostrowca: Piotr Stec, srebro w walkach, brąz w konkurencji sprawnościowej. Dominik Gromala, srebrny medal w konkurencji sprawnościowej, brązowy w walkach. Jan Kwiecień, srebro w walkach i 5 miejsce w sprawności. Mateusz Nowak, srebro w walkach i 5 miejsce w sprawności. Igor Cemerys, srebrny medal w sprawności i 5 miejsce w walkach. Paweł Kucharski, 5 miejsce w walkach i sprawności. Jakub Sieroń, 4 miejsce w walkach. Po raz pierwszy w zawodach z dużym powodzeniem startowały dziewczynki. Oto ich wyniki. Wiktoria Kosałka, srebro w walkach i 6 miejsce w sprawności. Dagmara Helminiak, 4 w walkach i 5 w sprawności. Ewa Karp, 5 w walkach i 7 w sprawności. Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów panu prezydentowi Jarosławowi Gruczyńskiemu, pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rodzicom. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.